Welman zeszła ze sceny w Sopocie. W środku imprezy urządziła widowisko przed kamerami. Poszło o pieniądze, Dorota Welman nieźle popłynęła ze sceny pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2024. O co poprosiła publiczność? Dorota Welman na Top of the Top Sopot Festival 2024 Dorota Welman i Marcin Prokop to ukochany duet Polaków. Nic dziwnego, że to właśnie oni prowadzili pierwszy dzień wydarzenia Top of the Top Sopot Festival 2024. Koncerty będą trwały aż 4 dni, od 19 do 22 sierpnia. W operze leśnej w Sopocie zaśpiewają ci najbardziej znani i doceniani. Koncert 19 sierpnia nosi tytuł Gorączka Sopotniej Nocy. Na scenie pojawili się Lady Pank, Kaja Boom Boom Fiś, Fish, Banda, Wilki, Sylwia Grzeszczak, Kwiat Jabłoni, Natalia Nikiel, Sarsa, Kempiński więcej niż, mniej niż Kowalonek, Lanbery, Bowska, Wiktor Dyduła, Enej po bałkańsku, L. U. C. Rebel Babel Ensemble, Blue Cafe, Wanda i Banda, Golden Life, Nick Sinclair oraz Caleira. Co działo się między ich występami? Prokop i Welman nieźle zaszaleli z żartami. Na początku koncertu w Sopocie Welman zabawiała publiczność ze sceny, a Marcin Prokop snuł się po mieście, zagadując przechodniów. W pewnym momencie dziennikarz powiedział, że nadszedł czas, by skierować kroki ku scenie, gdzie czeka na niego, gładkolica, Dorota. Na jego towarzyszce ze studia, DDTVN, te komplementy nie zrobiły wrażenia. Ty się nie podlizuj, bo i tak Ci tysiaka nie pożyczę, nie ma bata, zażartowała Dorota. Po występie zespołu Kwiat Jabłoni, dziennikarka opisała Prokopa następująco: Gdyby państwo zauważyli mężczyznę, wysokiego, 2 metry z hakiem, który śpiewa bidzisów, to nie wzywamy policji, tylko dajemy mu coś do jedzenia, najlepiej metrową zapiekankę, bo to on wymyślił tę imprezę, komentowała prowadząca. Welman nie odpuściła też samej publiczności. Naprawdę poprosiła o to widzów? Dorota Wellman zaczęła zbierać pieniądze na festiwalu, niektóre żarty prowadzącej na pierwszym dniu festiwalu w Sopocie były naprawdę zaskakujące. W pewnym momencie Wellman zeszła ze sceny i zaczęła prosić zebranych o pieniądze. Szanowni Państwo, przypomniałam sobie coś bardzo ważnego, teraz trochę się boję. Otóż zapomniałam Państwu powiedzieć, że to jest impreza składkowa i ja teraz poproszę Państwa o to, żeby Państwo byli łaskawi, jeśli coś macie, to się podzielicie, mówiła Dorota.